Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tech Lipton. Skończył się CES 2019, co prawda nie było mnie w dalekiej Ameryce, ale tu na miejscu przyglądałem się wszystkim wydarzeniom, oglądałem konferencje, przeglądałem masę newsów, komentarzy także odnoszących się do tych wiadomości. Jest to niezwykle ważne także, żeby pewne rzeczy, których na pozór nie widzimy, w jakiś sposób przyjąć do wiadomości i potem wykształtować sobie tą końcową opinię. Na bazie tego wszystkiego chcę zaprezentować Wam informacje od trzech najważniejszych graczy sprzętowych, którzy wyznaczają trendy i którzy najbardziej emocjonują publikę, czyli Intel, AMD i Nvidia. O tym, co wszyscy ci potentaci rynkowi zaprezentowali, pokażę Wam na filmie, powiem, a także nie zabraknie w tym wszystkim mojego dosadnego komentarza i spojrzenia na całą sytuację, która odnosi się do nowinek sprzętowych, które będą prezentowane w roku 2019. Do dzieła! Pierwszy w historii keynote AMD na CES. Lisa Su, wygrana ostatnich kilku, jak nie kilkunastu miesięcy. Przemawiająca, prezentująca nowe produkty. Wszyscy my spodziewaliśmy się nowych Ryzenów serii 3000. Czegoś więcej niż tylko przedstawienia budowy samego procesora. Niestety, tych szczegółów nie poznaliśmy, ale może nie zacznę od samych procesorów, ale od karty graficznej, bo ta zadebiutuje już 7 lutego tego właśnie roku, czyli do premiery jest niespełna miesiąc. Radeon 7 na 7-nanometrowej litografii. Myślę, że część komentatorów, a także nas czekała w upragnieniu na informacje o Navi. Sam Radeon 7 jest tylko początkiem drogi AMD do budowy prawdziwych układów graficznych na 7 nanometrach. To jest taki przysmak, przedsmak, przystawka do głównego dania. A czym będzie główne danie? O tym prawdopodobnie przekonam się za kilka miesięcy, ponieważ AMD, grupa cała Radeon AMD, zapowiada, że premiery produktowe kart graficznych jeszcze w tym roku będą, więc po cichu liczymy na szybką prezentację układów Navi, ale tym, czym jest Radeon 7, to na pewno przystawka do tego głównego dania. Jest to tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na specyfikację techniczną całej tej karty, Radeon MI50, a więc karta prezentowana w listopadzie, skierowana dla profesjonalistów. I myślę, że tym samym będzie Radeon 7, chociaż oczywiście jest on kierowany do graczy. W jakimś aspekcie będzie to karta konsumencka, to jednak czuć te wrażenie, nawet po samych slajdach AMD, że trafia on do szerszej grupy odbiorców, także do półprofesjonalistów, do osób, które zajmują się na co dzień obróbką audiowizualną, pracą z modelami 3D, z Blenderem. O tych zyskach wydajności między Vega 64 a Radeonem 7 nawet samo AMD informuje w slajdach, a więc coś jest na rzeczy. Ta karta nie tylko ma dobrze wypadać w grach, ale także w tych rozwiązaniach nieco bardziej zaawansowanych. Radeon 7 to karta, oczywiście, jak już powiedziałem, bazująca na 7 nanometrach, wyposażona w 60 bloków CU, no i dysponująca liczbą 3840 jednostek cieniujących. Ma też mieć pokaźną liczbę ROPów, dużo większą od Vega 64, dysponować przewagą 25% wydajności przy tym samym poborze energii, co Radeon Vega 64. Wygląda to całkiem ciekawie, ponieważ 7 ma rywalizować bezpośrednio z RTX-em 2080 przy tej samej cenie zakupu. I o tym także informowałem Was na YouTubie, że przed AMD czeka nie lada wyzwanie, szczególnie przed grupą Radeona. To po pierwsze ścisła współpraca z tymi największymi graczami, deweloperami gier komputerowych, która musi nastać już w tym momencie. Pierwsze zalążki widać, chociażby Ubisoft z The Division 2, ale tego potrzeba dużo więcej, żeby te gry AAA były jak najlepiej zoptymalizowane pod obsługę Radeona. Tylko wtedy ten Radeon ma szansę walczyć na całym polu z RTX-ami 2080, nie mając w dyspozycji jednostek RT Intensor, które mogą wywrzeć spory wpływ na gry w roku 2019. Druga ze spraw kluczowych to lepsza współpraca AMD Radeon z vendorami.
czyli z Asusem, Gigabyte'em, z tymi firmami, które otrzymują już chipy i produkują swoje karty graficzne ze swoją płytką PCB. Zobaczcie, ile musiałem przetestować RTX-ów 2080, ile różnych wersji pojawiło się od MSI, od Palita, nawet od GameWarda. To jest fakt. W przypadku AMD często tego brakuje. Na przykład w RX 590 mieliśmy w sumie 3 czy 4 modele zaprezentowane na rynku polskim. Tego musi być dużo więcej, bo to także napędza w jakiś sposób sprzedaż. Jest większa promocja, tego się więcej pojawia w sieci, a także poza nią. A przede wszystkim wygląda to zupełnie inaczej pod kątem ceny. A jeśli mamy liczyć na dobrą wycenę Radeona 7, to jednak musimy także popatrzeć na ten aspekt rywalizacji pomiędzy vendorami i prezentację różnych wersji mniej i bardziej dopakowanych Radeona 7. Trzecia wreszcie ze spraw to poprawa dostępności chipów. No nie ma co się oszukiwać, Wegi 56 i 64 nie ma zbyt dużo na rynku i nie jest to wcale spowodowane niechęcią producentów czy też samego AMD, ale kwestią właśnie dostępności chipów. Tych chipów brakuje na rynku, w związku z tym, jak sami widzicie, nie można nawet w wielu sklepach kupić w fajnej cenie Wegi 56, a wiemy, że ona dotrzymuje dopłaty, że za granicą ta karta dostępna jest w wielu źródłach bardzo przystępnej cenie zakupu. A więc Radeon 7 jest taką przystawką, takim powiedzmy rzutem. AMD coś musiało zaprezentować, zaprezentowało Radeona 7, nie Navi. Myślę, że jest to także pewien etap takiego żywego testowania układu graficznego. Zobaczymy, jak to wypada. Siódemka, zobaczymy, na ile ta architektura współpracuje z 7-nanometrową litografią. Oczywiście Navi może zupełnie inaczej wypadać i na to też liczę, że układ jednak będzie dużo większy, będzie dysponował lepiej zoptymalizowanymi jednostkami. No i też ta kwestia poboru mocy w stosunku do wydajności ulegnie poprawie. To tyle, jeśli chodzi o samym Radeonie 7. Ależ się rozgadałem o tym Radeonie 7, ale myślę, że te informacje Wam się przydadzą w związku z premierą tej karty graficznej i przede wszystkim pokażą, w jakim świetle można ją stawiać w rywalizacji z RTX-em 2080, na co możecie faktycznie liczyć. A teraz czas na Ryzeny serii 3000. Niesłychanie ważny produkt, podstawę keynote'u, ale chyba wszyscy spodziewaliśmy się czegoś więcej. Potwierdzenia spekulacji z ostatnich kilku tygodni, które krążyły po całej sieci. Informacji o 16-rdzeniowej i 32-wątkowej jednostce w segmencie konsumenckich procesorów. Tego nie otrzymaliśmy. No, to byłaby taka prawdziwa bomba. AMD płynie na fali. Od kilkunastu miesięcy. O tym już mówiłem. Można było całkowicie wykorzystać tę sytuację i przyszpilić Intela, pokazać, kto w tym momencie rządzi na rynku procesorów. Tego nie udało się osiągnąć. Oczywiście i tak informacje zdradzają, że AMD jest już bardzo blisko premiery pokazania pełnych możliwości Zena 2, ale jednak brakuje tej ostatecznej wiadomości odnośnie działania jednostki 16-rdzeniowej i 32-wątkowej. Jestem zdania, że taka jednostka się pokaże, no chyba, że AMD wstrzymuje pewne działania ze względu na sytuację Intela i nie pokazuje, nie wyjmuje wszystkich kart na stół, bo nie ma takiej potrzeby, a być może też wynika to po prostu z pewnego rozwoju gier komputerowych, samej technologii, która myślę, że na razie pod kątem wielordzeniowości gdzieś tam się zatrzymuje na pewnym poziomie i wydaje mi się, że potem już nie przynosi takich zysków, jakich byśmy się spodziewali. Tak czy inaczej, wiemy o premierze w połowie tego roku. Na razie zaprezentowano tylko jednostkę 8-rdzeniową i 16-wątkową, która rywalizowała Cinebenchu. Pokazano to wszystko na CES-ie, właśnie na keynote'cie w Cinebenchu R15 z i9-9900K. Zrobiła to zwycięsko przy zauważalnie niższym poborze mocy o 40 W. I co ciekawe, ten nowy Ryzen 8-rdzeniowy i 16-wątkowy osiągnął wyraźnie lepszy wynik od Ryzena 7 2700X taktowanego zegarem 4,4 GHz. Oczywiście jeszcze nic nie wiemy o zegarach, o zmianach w architekturze. Możemy się tylko spodziewać, że te zmiany zaszły, że są one wyraźnie lepsze i dzięki temu AMD będzie w stanie rywalizować w wydajności pojedynczego wątka z Intelem. Chyba wszyscy na to liczymy, bo ta rywalizacja stanie się jeszcze ciekawsza z wielu też powodów. Ale w ogóle Ryzeny
W serii 3000 to jest cała masa właśnie usprawnień, jak budowa chipletowa, Lisa Su trzymająca właśnie ten procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy w budowie chipletowej. To są doświadczenia wykorzystane z budowy procesorów EPYC. To jest kwestia szyny Infinity Fabric, która naprawdę się sprawdziła w procesorach Threadripper, w procesorach Ryzen, w całej tej otoczce, w całej tej kategorii procesorów. Wielu komentatorów bardzo krytycznie do tego podchodziło na początku, mówiło o opóźnieniach, a jednak AMD cały czas stara się dopracować ten proces, samą szynę, i co się okazuje, robi to z powodzeniem. Każda kolejna generacja wnosi pewien powiew zmian, pozytywnych oczywiście, które wpływają bezpośrednio na wydajność, w tym wypadku na opóźnienia w komunikacji pomiędzy procesorem a pamięcią operacyjną. Jest to naprawdę coraz lepiej to po prostu wygląda. Tutaj pewne pytanie się pojawiło, czy też sugestia, dlaczego jednak AMD nie pokazało tego 16-rdzeniowca. Być może to wynika właśnie z implementacji tego kolejnego układu. Tam było takie wolne miejsce pomiędzy jednym chipletem a drugim. Przypomnę tylko, że ta lewa część to 8-rdzeniowa jednostka, w drugiej wykonanej w 14 nm znajdują się układy wejścia i wyjścia, magistrala pamięci i wiele jeszcze innych elementów. No i właśnie te chiplety mają być taką mocną podstawą roku 2019. W przypadku AMD mówimy o wykorzystaniu doświadczeń z procesorów EPYC. Oczywiście sprawa chipletów to jest jedno, zobaczymy, jak będą się one sprawowały w praktyce. Kolejna ze spraw to jest standard PCI Express 4.0. Oficjalna premiera z jednostkami AMD. Prawdopodobnie Intel nie pokaże standardu obsługiwanego przez ich procesory w tym właśnie roku, więc nic, tylko pogratulować firmie AMD jakby oficjalnego wsparcia dla PCI Express 4.0. Będzie to na pewno też pole pewnych sprawdzianów, pewnych doświadczeń dla nich już właśnie w tym roku. To tyle, jeśli chodzi o AMD. Może część osób spodziewała się czegoś więcej. Ja jestem z wielu informacji zadowolony. Czekam z niecierpliwością na nowe Ryzeny, na możliwości sprawdzenia tej budowy chipletowej, a oczywiście w późniejszym terminie na nowe Radeony. Liczę na to, że Navi już w tej drugiej części roku zadebiutuje na rynku, pokaże no przynajmniej chęć rywalizacji z półką premium NVIDIA. AMD ma sporo pracy do wykonania, szczególnie grupa Radeon, ale być może na tej fali sukcesów Ryzenów jest szansa na powtórkę tego właśnie z Navi. A co pokazał Intel w stosunku do desktopowców, osób, które grają w gry komputerowe, które mają skrzynkę, blaszaka, inaczej mówiąc jednostkę stacjonarną? Stosunkowo niewiele, a można powiedzieć, że w sumie nic. Co prawda jest zapowiedź Ice Lake'a, czyli 10-nanometrowego procesora, można powiedzieć, że wreszcie, ale tylko do, uwaga, urządzeń mobilnych, czyli do laptopów. 4-rdzeniowa i 8-wątkowa jednostka ma się pojawić. Tym niemniej, no, w żadnym aspekcie nie możemy mówić tutaj o wydajnej jednostce do grania w gry komputerowe. O Ice Lake'u, który byłby następcą 9. generacji Core, a więc prawdopodobnie w tym roku będziemy mieć dalszy rozwój 14-nanometrowej litografii w wykonaniu AMD. 14+++++++. Jeszcze raz plus. To są złe informacje. Oczywiście sam Ice Lake w tej odsłonie mobilnej wygląda całkiem interesująco, bo mamy informacje o 25-godzinnym czasie pracy na baterii, o zintegrowanym układzie graficznym 11. generacji, o mocy 1 teraflopa, no i o poborze mocy w granicach 15 W, to oczywiście są ciekawe informacje. Myślę jednak, że nieco większe zainteresowanie przykuła informacja o Intel Lakefield, a więc procesorów stricte mobilnych, bardzo mobilnych, o budowie heterogenicznej, a więc bardzo przypominającej układy ARM. Mamy jeden mocny układ procesora z kilkoma rdzeniami, wokół tego jest cała baza innych elementów układanki. Taki też procesor został zaprezentowany. Powiedzmy, że jest to także jakaś budowa chipletowa, nie bójmy się tego słowa użyć, tym niemniej chyba nieco bardziej rozbudowana, działająca na wielu jeszcze poziomach, jednak bardziej rozproszona. W ten sposób wszystko to wygląda. Więcej informacji oczywiście niebawem o tych procesorach także otrzymamy, tym niemniej mnie jako desktopowca niezbyt to interesuje na ten moment. Czekam oczywiście na rozwój tych technologii, ale z punktu widzenia już samych desktopów. Konferencje NVIDIA są zawsze ciekawe. Zresztą sami zobaczcie. So let's take a look at RTX on. Look what happens.
Everything just works. I'm just warming you guys up. Put it outside and everything just works. Everything just works. Computer graphics basically works. And shadow map precisions are just not good enough to go all the way down there. And yet for ray tracing, it just works. Everything just works. Global elimination just works. Ambient occlusion just works. All of the soft shadows underneath the cars just work. Everything just works. Because ray tracing just works. No tak, ale po CES-ie spodziewałem się jednak nieco więcej, ale też po samej NVIDII. Oczywiście wiemy, że jakby podstawą samego wystąpienia konferencji była premiera RTX 2060, ale cały czas mamy klepane te same tematy, czyli deep learning, super sampling, ray tracing i prawdopodobnie przez kolejnych kilka miesięcy będziemy zalewani informacjami o tych właśnie technologiach. Mam nadzieję, że będzie to miało swoje źródło w kolejnych grach komputerowych wykorzystujących właśnie te dwie technologie. Na razie mamy zapowiedź gry Anthem z tymi też dwoma opcjami graficznymi, czy też rozwiązaniami graficznymi. No i wreszcie Battlefield 5, który otrzyma właśnie opcję Deep Learning Super Sampling, który wykorzysta jednostki Tensor znajdujące się w RTX-ach 2060, 2070 i 2080 i 2080 Ti. Nvidia, jak zwykła robić, wypuściła prawdziwego asa w rękawie. Natomiast to było pewne przyznanie się do błędu. Otóż okazuje się, że G-Sync Compatible może być zgodny ze standardem WESY. Tak, moi drodzy, a więc mamy odsłonę FreeSync w wykonaniu NVIDII. Standard, który jest otwarty, darmowy, który jest standardem WESA, został zagospodarowany przez AMD. Teraz nagle po kilku latach okazuje się, że może być także używany na kartach NVIDII. Wow, NVIDIA przyznała się do błędu i na szczęście już nie będzie ciągnęła od ludzi kasy, żeby powiedzmy te podstawowe funkcje adaptacyjne, adaptacyjnej synchronizacji zostały wykorzystane w wielu waszych komputerach. Na dzień dobry mamy informacje o 12 monitorach zgodnych ze standardem, z tym G-Sync Compatible. Oczywiście jest to taki bazowy program G-Synca. Dalej moduły będą wykorzystywane, ale tylko w tych, powiedzmy, najdroższych monitorach z HDR-em. Tych certyfikowanych tam też będą one miały miejsce. Co jest, myślę, że w istocie ważne, że zapowiedziano wsparcie dla 400 monitorów. To są bardzo dobre informacje, czyli praktycznie wszystkie monitory z FreeSync'iem otrzymają odpowiedni dopisek G-Sync. Liczę też na to, że wszystkie te testy, ta certyfikacja podstawowa NVIDIA będzie wykonywana dosyć szybko. A więc jest to pewne przyznanie się do błędu. NVIDIA wreszcie uderzyła się w pierś, powiedziała: słuchajcie, my też możemy, chociaż oficjalna narracja była zupełnie inna, bo to było przedstawione jako wielki sukces, że mamy też G-Sync'a w tych, powiedzmy, monitorach bez modułu. No wow, wow, wreszcie się udało. Cóż, to tylko wyjdzie z korzyścią dla użytkowników kart NVIDII. Moi drodzy, tymi informacjami kończę podsumowanie o CES 2019 wśród trzech największych graczy. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu, że dowiedzieliście się sporo także tych zakulisowych informacji. No i liczę, że będziecie dobrze oceniać ten materiał. Widzimy się niedługo. Mówił Lipton, pa, pa.